Cześć kochani, słuchajcie, jesteśmy w Zarze. Jak co miesiąc stwierdziłam, że zrobię aktualizację tego, co jest teraz ciekawego, nowego w Zarze. Słuchajcie, wziąłam dużo sukienek. Dzisiaj nie chodzimy po sklepie, bo w tych aktualizacjach po prostu po sklepie chodzić nie będziemy. Tylko jestem już w przymierzalni, mam 12 rzeczy, wszystkie wydają się całkiem fajne, są zarówno takie bardziej stonowane, jak i kolorowe, także zaraz wszystko będziemy mierzyć i zobaczymy, czy jest coś fajnego. Natomiast co ja mam na sobie, bo zawsze Wam mówię, to jest właśnie to dziwne wdzianko z Zary, tylko słuchajcie, Wy pamiętacie, jak ja je kupowałam i kupiłam je w MC, ale później stwierdziłam, że w MC mi za bardzo odstaje, więc stwierdziłam, że zaryzykuję, pójdę do Zary, zmierzę jakąś S-kę, może będzie bez wad i będzie dobra i no tak się też stało, więc sobie po prostu wymieniłam. To jest takie ubranie, które składa się z części koszulowej i tutaj mamy taki, widzicie, panel. Fajne to jest, bardzo się w tym dobrze czuję. Już kolejny raz mam to na sobie założone, tylko wadą tego jest to, że trochę się za bardzo mnie tutaj, ale dobra. Do tego mam spodnie straight z... Czekajcie, może zrobimy tak. Spodnie straight z Medicina. Te moje ulubione, ukochane, proste, takie trochę krótsze. Do tego mam buty z Reserve, też moje ukochane zresztą, takie loaferki i torebkę Karla. Tak, dzisiaj mam dopasowane praktycznie buty do torebki, czego nie lubię robić, ale jakoś tak mi najbardziej siadło. No i zegarek G-Shock jeszcze, jeden z moich ulubionych, taki właśnie też ciemny. Także to jest cała moja stylowa na dziś, a na ustach mam, jak przeważnie ostatnio, przez ostatnie miesiące, to co bardzo lubię, z NYXa pomadkę Lips Lingerie i to jest Turn On, chyba 02. Bardzo fajny kolor i też bardzo to są komfortowe pomadki, dlatego tak Wam mówię teraz o niej. A na paznokciach, bo pewnie będziecie też pytać, to jest Neonail Red Velvet Cake. Tak się nazywa ten kolor. Dawno nie miałam różowych paznokci, zrobiłam sobie ostatnio w weekend. Także słuchajcie, przechodzimy już do mierzenia tych nowości. Myślę, że będą fajne rzeczy i aż się boję o mój portfel. Także jeżeli jesteście ciekawi, ciekawe, co tutaj dzisiaj będzie, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, to koniecznie zostawiajcie kciuka w górę, raz, że to jest docenienie mojej pracy, dwa, że wpływa po prostu na zwiększenie moich zasięgów i mój kanał może się rozwijać. A im bardziej się rozwijam, tym więcej mogę pracować, taka jest prawda, i więcej Wam rzeczy pokazywać, a nie będę wnikać dlaczego i jak, no ale tak po prostu jest. Także jak coś, to kciuk w górę. Oczywiście możecie subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, jeżeli chcecie oglądać właśnie przeglądy różnych sieciówek, mierzenia, poradniki modowe, trochę też jest kosmetycznie, o dobrych, naturalnych kosmetykach, także jak coś, to subskrybujcie i zaczynamy. I zaczynamy od sukienki, która jest piękna i wzięłam ją w LC i tak jak dół jest spoko i fajnie leży, tak rozmiarowo, sądzę, że MK mogłaby, chociaż w sumie nie, bo ona jest szeroka, MK też by była dobra, to niestety góra jest na mnie za duża, a tutaj mamy takie wiązanie w ten sposób, widzicie tam w drugim lustrze i mamy gołe plecy, widzicie, tu jest wszystko troszeczkę jednak na mnie za luźne, no nie wiem, ja mam tak różnie z tymi sukienkami po prostu z Zary, czasem jest tak, że L-ki są na mnie dobre, czasem są ciasne, wiecie, rozmiarówka rozmiarówce nierówna i generalnie tak, ta część tutaj do pasa też jest troszkę na mnie za długa, ale od biedy by mogło być. Ściągnęłam sobie w ogóle całkowicie biustonosz, bo to nie jest sukienka do biustonosza, to jest sukienka do naklejek. Trochę tutaj mi się wszystko teraz zwija i powiem Wam, że ta sukienka jest naprawdę piękna, tylko musi być w odpowiednim rozmiarze. Mamy tutaj taką długą, właśnie długi dół, nie ma żadnych rozcięć, ale cudna na lato. Naprawdę. Ciekawa jestem bardzo składu, ale wydaje mi się, że on będzie tutaj też dobry. Bardzo mi się ta sukienka podoba. Nie mam ani czasu, ani ochoty, wiecie, latać i szukać innych rozmiarów, jak dla Was kręcę, bo to jest marnowanie czasu dla mnie. Więc w którymś momencie sobie przyjdę, albo sobie zamówię mniejszy rozmiar i zobaczymy, czy mi tak samo się będzie podobało. Wiadomo, że moja sylwetka jest prosta, więc ta sukienka, tak patrząc frontalnie, no może nie tyle to podkreśla, ale nie wcinam talii ani nic, ale powiem Wam, że jakoś jest moja sylwetka dla mnie do zaakceptowania w tej sukience, mimo że jestem taka dość prosta. Może przez ten dekolt, który tutaj zwęża też fajnie ramiona i wysmukla wszystko. To jest taki typ dekoltu, który pasuje bardzo do mojej sylwetki, no i kolor też jest piękny. Także z tą sukienką jestem na tak, tylko w mniejszym rozmiarze. Dajcie znać, co sądzicie, bardzo jestem ciekawa, bo według mnie jest naprawdę super i kolor jest cudowny.
A czego wam nie powiedziałam, że ona jest jeszcze z boku zapinana na zamek i ja się zarąbiście przycięłam tym zamkiem na biodrze, ale dobra, to nie wina sukienki, tylko moja. Aha, no i że mamy ten sznureczek taki wiązany, no ale to widziałyście na mnie. Dobra, zobaczmy teraz metkę. Ona kosztuje 200 i mamy tutaj wiskozę z lnem, więc skład jest bardzo spoko. Tutaj macie kod artykułu, jakbyście chciały, to możecie sobie w aplikacji na przykład dodać do wishlisty. Okej, słuchajcie, dzisiaj jest sukienkowo, zdecydowanie. Mam kolejną sukienkę, może w tym lustrze wam pokażę, bo tutaj wydaje mi się, że trochę lepiej widać, chociaż nie, tu jest chyba lepsze światło. Słuchajcie, taka bardzo ciekawa, dałam jej szansę, mimo że ona ma dwa złote guziki takie z przodu, a ja nie przepadam za guzikami, jak doskonale wiecie. Dałam jej szansę, bo spodobał mi się bardzo fason, że jest taki właśnie chill, luźny. Tutaj mamy podwyższony stan i właśnie nie jest taliowana, mamy takie pasy materiału, no jest w paseczki, jest sweetaśna strasznie. Tutaj też jest fajnie zrobione, bo tutaj mamy pionowe paski, a tutaj mamy takie skośne i przez to ta część zwęża nam trochę ramiona. Myślę, że to widzicie. Natomiast no tutaj dekolt jest dosyć duży, znowu z takiej odległości jest duży i nic nie wystaje, ale jak się trochę zbliżę, no to cycuchy na wierzchu. Ale no jest w niej coś. Ja ją wziąłem w rozmiarze M. Myślę, że jakbym wzięła w LC, to dekolt by był za duży po prostu na mnie. Bardzo mi się podobają te takie falbaniaste rękawki też. Długość, jak widzicie, o, popatrzcie sobie tam w tym drugim lustrze. Z tyłu jest fajna, bardzo mi się podoba. I z przodu jest troszeczkę krótsza ta sukienka, ale też nie jakaś super krótka. Więc ogólnie jest fajna. Ogólnie jest fajna, tylko jakby miała troszkę mniejszy dekolt dla mnie po prostu, bo jest za duży. Widzicie, że z tyłu jest jeszcze takie wiązanie i łezka, ale to jest takiej długości, że tutaj spokojnie mam biustonosz. Pokażę wam jeszcze tył i bok w tym lustrze, bo w tym lustrze najlepiej widać, jest najlepsze światło. Widzicie? Tak wygląda. Ładna jest. Jest ładna, tylko ma trochę za duży dekolt jak dla mnie, ale jeżeli ktoś lubi takie dekolty głębsze, może sobie pozwolić, znaczy no, każdy sobie może pozwolić, ale lubi, o tak, no to spoko sukienka, zobaczymy skład, bo też mi się wydaje, że jest fajny. I tutaj macie metkę z ceną, niestety tu składu nie ma, więc musimy się udać do metki tam wszytej. I tutaj mamy 80 wiskozy, 20 len, czyli też bardzo fajny skład. Kolejna sukienka, tą obstawiałam, że ona tak też nie za bardzo będzie do mojej sylwetki, ale bardzo mi się spodobała na manekinie. Wzięłam ją w LC i oczywiście jest troszeczkę, znaczy no może nie jest to takie oczywiste, jest trochę za duża, ma za duży dekolt i za długie ramionczka, natomiast no przy mojej prostej sylwetce i szerokiej talii, no w talii powiem, że MK pewnie by była bardziej obcisła niż bym chciała. Generalnie bardzo ładna sukienka, taka też letnia. Widzicie, mamy tutaj takie miseczki i te ramionczki z falbankami, a w ogóle ona ma, patrzcie, jaki uroczy tył, taki iksik i jeszcze tutaj mamy wiązanie, także fajna jest, pokażę wam z boku, tak w tym lustrze jeszcze, czekajcie, wezmę telefon w drugą rękę, tak, tak wygląda i ten tył taki, no bardzo ładna, o Boże, prawie że mi cycuł wyskoczył. Bardzo ładna sukienka, tylko no znowu, raz, że dekolciasta, dwa, że trochę niestety na mnie za duża, trzy, no to nie jest coś, co bym może jakoś super, hiper chciała. Tutaj w ogóle mamy takie nie koronki, tylko jakby szydełkowania i one są ażurowe, więc ciało wam spod spodu widać. Generalnie podoba mi się i myślę, że tutaj też będzie jakiś fajny skład z lnem, bo tak na chwyt tak mi się wydaje. Ta sukienka kosztuje 140 zł, znowu kod macie nad kodem kreskowym i tutaj mamy 55 len, 45 wiskoza, więc fajny skład. Ta sukienka też jest bardzo ciekawa, popatrzcie jaką robi w ogóle sylwetkę. Bomba, nie? To jest taka sukienka, jak widzicie, midi. Czekajcie, bo coś tu się źle założyło. I mamy górę taką kaftanową. Można ją zapiąć całkowicie, a ja zostawiam tak troszkę rozpiętą. No i mamy haft angielski. Jest prześwitująca. Czarny biustonosz mam pod spodem i go widać, ale w sumie nie aż tak bardzo, więc cielista bielizna, myślę, że spoko. Tutaj zresztą widać też trochę kieszenie. Tak. I mamy pasek. Ona jest cała przeguziczkowana, ma rozcięcie. Na dole taki panel też haftowane, coś takiego. No i rękawy. Na rękawach to samo. Aha, i też widzę guziki. Także tak wygląda z tyłu. Jeszcze wam pokażę. No fajną sylwetkę robi. Tylko troszkę prześwituje, powiem wam. Mam
też taką szarą bieliznę i widzę, że ją widać, ale taka idealnie cielista, myślę, że mogłaby być spoko, a jak nie, to po prostu szorciki do niej. Bardzo mi się ta sukienka podoba. Podoba mi się ze względu na to, że po prostu tam podrasowuje moją sylwetkę, wiadomo. No i ma kieszenie. Jest mega wygodna. Bardzo fajna i wiecie, tak jak ja nie lubię guzików, przeguzikowanych sukienek, tak tutaj, Boże, nie mogę się wysłowić, tak nie przeszkadza mi to po prostu. Świetnie wygląda. Nie pamiętam, jaki wziąłem rozmiar, ale chyba L-kę. Także tak jeszcze wygląda z boku. Pokażę Wam z tyłu. Bardzo fajna, bardzo ładna. No tylko to prześwitywanie to jest największy problem jak dla mnie, ale nie mamy przynajmniej problemu z za dużym zerowym dekoltem. Także ja jestem bardzo na tak, dodaję sobie ją do wishlisty i nawet podoba mi się to, że ma te rękawy takie długie i nie miałabym chyba ochoty nawet ich podwijać, bo po prostu jest fajna tak jak jest. No tutaj cena już jest wyższa, ja miałam L-kę, o może przybliżę Wam ten kod QR i tutaj macie cenę, bo to jest 250 zł, mamy na zewnątrz bawełnę i podszewkę też bawełnę, ale bardzo ładna i ja miałam L-kę, jak widzicie. Dobra, słuchajcie, kolejne aż dwie rzeczy od razu założyłam, teraz mi już wystaje biustonosz, ale wyobraźcie sobie, że go nie ma. Słuchajcie, taki top elastyczny, syntetyczny, w neonowej zieleni, asymetryczny, coś takiego dopadłam i wzięłam go szczerze mówiąc po prostu do, po to, żeby mierzyć inne rzeczy z nim. Tak wygląda z tyłu, widzicie? On jest taki dość prześwitujący z tego, co widzę i no podkreśla wszystko, w sensie skórę jest mocno przylegający, taki prążkowany, ale spoko wydaje mi się. Były różne kolory, były też takie jakieś czernie, biele i tak dalej. Ja wzięłam po prostu ten neonowy zielony, bo już miałam parę rzeczy tutaj, widzicie, takich kolorowiastych, więc stwierdziłam, że siądzie. Tak, także całkiem spoko topik, ja go mam w L-ce. Tylko tak, jaki biustonosz by do niego założyć? Teraz tak się zastanawiam. Nawet taki, który mam bez ramionczek, myślę, że mógłby mi wystawać. Musiałabym tak wyżej podciągnąć. No nie wiem, w każdym razie jestem na tak. Podoba mi się ten top. Tak, i na dole mam spódnicę. Kolor nie do końca może mi siedzi, ale sobie pomyślałam, że któryś z Was się może spodobać, bo kolor jest taki zgaszony, żółto-zielonkawy, taki zgniłek trochę. Ale mamy tutaj znowu ładny hafcik angielski. Mamy podszewkę, to chyba już będzie podszewka syntetyczna, ale tu zdaje się będzie jakaś bawełna z wierzchu. Tak, i ona jest plisowana, taka dłuższa ta spódnica. Bardzo fajna, w takich zestawieniach właśnie z troszkę innymi odcieniami zieleni czy z takim neonowym. To jest fajne zestawienie, ciekawe kolorystycznie. Także fajna spódniczka, podoba mi się, w sensie ja bym nie chodziła w takim kolorze, wolałabym jakby była troszkę bardziej w stronę zieleni, albo jakiś inny kolor, ale ogólnie spoko, bardzo spoko. Tak, jeszcze Wam tutaj pokażę z boku i jeszcze jak wygląda z tyłu w tym lustrze, w którym lepiej zawsze wszystko widać. Ładnie, ładnie dodaje sylwetce tutaj krągłości w biodrach. No i tak jak mówię, to jest M-ka, co w ogóle się zdziwiłam, że weszłam, bo tak wzięłam trochę się sabotując tą M-kę, bo wisiała też L-ka, ale stwierdziłam, no dobra, spróbuję z tą M-ką, ach, pewnie się nie wcisnę, ale ją wezmę. Tak, no okazuje się, że się wcisnęłam i to nawet bez problemu. Tak, także to są dwie kolejne rzeczy, pokażę Wam teraz meteczki. I tutaj metka spódnicy, bluzki, tego topu Wam nie pokażę, bo jeszcze chcę do niego inne rzeczy tutaj zmierzyć, więc jeszcze w nim zostanę, ale pokażę Wam później. Tak, ta spódnica kosztuje 299 zł, poliester z poliestrem. Co? To jest od tego metka? Na pewno? Aż wiecie co, sprawdzę zaraz na stronie, bo to tak trochę drogo jak na taką spódnicę, może jakiś błąd. Dobra, słuchajcie, sprawdziłam, ona naprawdę kosztuje 299 zł, nie mam pojęcia skąd ta cena. I teraz spodnie, słuchajcie, tu też stwierdziłam, że wcisnę się w M-ki, no i też się wcisnęłam, może ja zeszczuplałam po prostu i nawet sobie nie zdaję sprawy z tego. Takie spodnie, słuchajcie, wydaje mi się, że one mają dosyć sporą domieszkę lnu, takie przynajmniej są w chwycie, takie lniane właśnie, może nawet są całe lniane, nie wiem. I one są w błękicie, w jakichś innych jeszcze kolorach i właśnie w takiej jasnej zieleni. No mi najbardziej spodobała się jasna zieleń. Fajne są, całkiem fajne, chociaż z tyłu, czekajcie, bo tu jest metka i zniekształca trochę, nawet są luźne z tyłu, nie? Ale dziwnie się układają. Teraz to zobaczyłam. Patrzcie, jakie nogi kabłonki robią. Takie wszt, okrągłe. O Jezu, nie. Dziwnie to wygląda. No nie, z tyłu mi się nie podoba, jak leżą. Zdecydowanie. Kurczę, szkoda. Chyba, żeby może jakby się rozprasował. Nie no, jakie kabłonki z nóg robią. Widzicie to? Jak
one są odszyte, że po prostu robią takie, jakbym na beczce miała nogi prostowane. Szkoda, że z tyłu to tak wygląda, a z przodu? Z przodu nie ma takiego efektu. Chyba, tak mi się wydaje. Szkoda, bo szczerze bardzo mi się podobały tak na wieszaku i dopóki nie zobaczyłam ich z tyłu, to też mi się podobały. I to bardzo. Kurczę, no to żal. I tutaj mamy tutaj gumkę w talii, sznureczek do ściągnięcia, jakieś tam troczki. No i ja mam 1,70 m i widzicie, jakie są na mnie długości. Takiej fajnej, idealnej, żeby nie siadały się po ziemi, a były do jakichś nawet klapeczek i tak dalej. Tylko szkoda tego tyłu. No widzicie to, nie? Nie, no tak nie powinno wyglądać, bo to tak jakby to wygląda, ja mam proste nogi w miarę, a w tym wyglądam jakbym miała totalnie krzywe, takie krzywaki, także szkoda bardzo, bo ogólnie spodnie są ciekawe, ale taki efekt mnie odpycha zdecydowanie. Okej, to teraz jeszcze metka i one są jak to jest, pół na pół len z wiskozą i 129. Kurczę, szkoda, że ten tył taki dziwny, ale to wiecie, w Zarze jest tak, że czasami różne sztuki po prostu różnie się zachowują, więc może ten egzemplarz, nawet popatrzcie, jak wiszą, to wyglądają tak czt. Dobra, to teraz metka tego topu, bo go ściągnęłam już, 70 zł, no i tutaj mamy wiskozę 80 i nylon 30, no to ten nylon sprawia, że bardzo ten top jest taki szorstki i nieprzyjemny, aż szczerze ciężko mi uwierzyć w ten skład, no ale dobra. I wzięłam jeszcze do zmierzenia taki szydełkowany top za 8 dyszek bawełniany, zobaczymy jak on będzie wyglądał, coś takiego, taki z miseczkami. I założyłam go po prostu do moich jeansów, więc lekko na kołka, ale powiem wam, że ten top leży bardzo, bardzo dobrze, jak sam tak z siebie, bo głębokość dekoltu, no okej, jest trochę głębszy, ale jest okej. Miseczki są troszkę powyżej biustu, ale to jest też takie dzierganie, które się naciąga z czasem od wilgoci i tak dalej, no i to jest jeszcze bawełna. Z tyłu wygląda tak, czekajcie, dobra. Przepraszam za kręcenie, drugie lustro po prostu, będzie lepiej widać. Z tyłu wygląda tak, on nie jest jakiś hiper krótki, nie jest też taki długi, żeby wiecie, się zawijał jakoś czy coś w tym stylu. Jest taki po prostu do talii, podoba mi się. Podoba mi się, natomiast ja bym go raczej nosiła do czegoś na górę, do jakiejś narzutki, jakiegoś, nie wiem, kimono czy coś w tym stylu. Ale generalnie fajny topik. Tutaj mamy wszystko ażurowe, natomiast tak, kieruję na biust, a pokazuję dół, a mówię o dole. Jest wszystko ażurowe, natomiast jakoś nie przeszkadza mi to. Nie wiem, jest coś fajnego w tym topie. Także mi się podoba. Śmigałabym. Też sobie go dodam do wishlisty. I wzięłam jeszcze do zmierzenia, tak, teraz to dziwnie wygląda wszystko, no ale dobra, niech będzie. Wzięłam jeszcze do zmierzenia takie szorciki w kolorowe paski, zawsze mi się takie podobały. Natomiast tak, ja je mam w 40 i mam wrażenie, że one dziwnie tutaj trochę leżą. Nie wiem, jaki to jest fason, czy tu jest gdzieś to napisane, może na shortach, zaraz zobaczymy, jak będziemy metkę oglądać. Dziwne się tutaj troszkę układają na pusi, nazwijmy to tak. Tak, troszeczkę dziwnie. Z tyłu wyglądają tak, więc... ja wiem, też jakoś tak chyba nie za bardzo, czekajcie, znowu pokazuję znowu wam w tym lustrze, a nie w tym, w którym dobrze widać, tak wyglądają, no nie wiem, chyba tak trochę bez szału, ale ogólnie są spoko, w sensie one ogólnie podobają mi się, fajne są, tylko może akurat ta sztuka jest taka dziwna, one też fajnie dodają krągłości biodrom, w moim przypadku troszeczkę. Długość też jest spoko, na dole są takie jakby obcięte, widzicie tutaj, wystrzępione, czekajcie, takie wystrzępione, także całkiem fajne gadki, ja je mam w 40, chociaż tak, nie wiem, może spodnie w paski tak z tyłu wyglądają na pupie, ale trochę mnie denerwuje to takie dziwne ułożenie kolorów pasków na kieszeniach w stosunku do pasków na spodniach, jakoś tak mi się to nie zgrywa, jakiś dysonans to tworzy, ale ogólnie tak, tak jak powiedziałam, ogólnie mi się podobają te spodenki i też sobie je dodam do wishlisty, tylko właśnie może ta sztuka jest jakaś taka, że ma krótszy ten krok tutaj, bo ja jestem w stanie przemierzyć bardzo dużo, słuchajcie, spodenek czy spodni, żeby znaleźć w tym samym rozmiarze i ten sam fason, żeby znaleźć takie, które dobrze pasują, bo czasami naprawdę się bardzo różnią w Zarze te rzeczy, także one lecą na moją wishlistę.
I tutaj nie ma jakiegoś jasno określonego fasonu w sumie z tego, co widzę. Tak, tutaj macie metkę. O, czekajcie, przybliżymy troszeczkę. Ten kod QR może jeszcze Wam jakoś uda mi się pokazać. Tak, 40, tutaj macie numer artykułu i one kosztują 100, więc może bardziej jakaś wyprzedaż by mnie rajcowała, jakby były na wyprzedaży. I wzięłam, słuchajcie, jeszcze taką sukienkę, która robi super sylwetkę. No nie mówcie, że nie, tutaj na dole ładnie wszystko, ale wzięłam ją bardziej dla osób, które być może by ją założyły, bo ja raczej nie. Czuję się tak troszeczkę jak dzidzia piernik w niej. To nie jest mój do końca styl, nie jest mój vibe, chociaż podoba mi się. U góry mamy, widzicie, taki dekolt tutaj ładny, wszystko przegumeczkowane, mamy haft angielski. Tutaj jeszcze wiązanie na dekolcie, więc można go sobie bardziej ścisnąć. O, i to jest fajna opcja. To powinno być w większości, kurczę, sukienek z Zary. Jak sobie bardziej ściśniemy, to po prostu, wiecie, nie odstaje tak wszystko. Mamy bufkowane rękawy. No u góry to jest taka trochę księżniczka, nie? I tutaj mamy odcięcie w talii, no i właśnie taki marszczony dół też z tych pasów materiału takich marszczonych. Strasznie krótka. Przede wszystkim na osobę, która ma, nie wiem, lat 18 i 1,60 m, myślę, że tak. W sensie, no wiadomo, że każdy sobie może nosić jak chce, ale dla mnie to jest za krótka. To jest, trochę mi się kojarzy ta długość i ta rozłożystość tej sukienki z taką baletową sukienką. Wiecie, o co chodzi, nie? Jak byłam dzieckiem, to baletnice miały takie cz-cz-cz, te sukienki. Sama w sobie jest śliczna, jest naprawdę urocza, ale... No ja już chyba się zestarzałam z deczka na takie sukienki, w sensie, no nie czuję się już, wiecie, czuję się troszkę za poważnie na takie fasony. Tak, ale bardzo chciałam ją Wam zmierzyć, bo tak przypuszczałam, że ona będzie ciekawa, fajna i taka fancy, także dajcie znać, co sądzicie. I ja tutaj miałam rozmiar L i ona kosztuje 200 zł. I tutaj mamy bawełnę z bawełną, czyli fajny składzik. Aha, no i ona jest zapinana też tutaj z tyłu na zamek i ma takie marszczenie, którego Wam nie pokazałam wcześniej. Wzięłam jeszcze do zmierzenia taką koszulę i zastanawiam się, czy ona nie powinna być tutaj jakoś zawiązana? Być może, a może nie, bo ma takie pętelki. Tak, coś takiego. I powiem Wam, że ona jest bardzo ciekawa. Ona na sylwetce opiera się siłą grawitacji autentycznie, bo ona ma taką... W niektórych miejscach, znaczy no wiadomo, że to nie jest jakieś super przemyślane technologicznie i tak dalej, jest taka, że jest ciężka i to wszystko tak zwisa fajnie. Podoba mi się ta koszula też. W sensie może dekolt najmniej mi się podoba, chyba tutaj M-kę wzięłam. Z tyłu wygląda tak, no jest cała taka przeplisowana, mamy bardzo długie rękawy. Takie przybufowane. Tak, myślę, że w esce tutaj spokojnie mogłabym być. W sensie czułabym się lepiej ze względu na dekolt, bo ten dekolt też troszeczkę tak, widzicie, nie mogę go ułożyć, zjeżdża, jest trochę za głęboki, a eska pewnie nie byłaby wiele węższa, bo to jest całe takie, popatrzcie, szerokaśne. I myślę, że lepiej by się układała, ale podoba mi się też bardzo. Bardzo ciekawe. Podoba mi się to wykończenie tutaj nawet tych pętelek dwóch, bo jak nie macie wystających obojczyków, to fajnie jak tu się coś dzieje. Może można to nawet też w sumie tak zawinąć, jakby się komuś nie podobało, tak? Żeby było bez tego, ale nie wiem, jest coś w tych pętelkach. Ciekawa jestem, czy to ktoś zawiązał tak? Czy to tak ma być? Po prostu pojęcia nie mam. W każdym razie fajna jest. Podoba mi się. Jest naprawdę fajna. Wydaje mi się, że M-kę tutaj wzięłam. Tak, no, dobra. Także to Wam chciałam pokazać. Myślę, że tutaj już będziemy akurat mieć syntetyk, bo no, jest taka na dotyk syntetyczna raczej. I tutaj mamy cenę 140 zł. No i tak jak myślałam, to jest poliester. Tutaj macie kody. I ostatnia rzecz, którą Wam chciałam pokazać bardzo, bo ma zajebiaszczy kolor, słuchajcie, ramoneska z ekoskóry oczywiście. Ramoneska taka w różu. Ja wzięłam tutaj Elkę, no i oczywiście Elki w Zarze. Ramoneski na mnie są takie, w sensie tutaj w miarę okej, ale tu trochę za szerokie. Natomiast no tak wygląda ta ramonesia. Taka krótka i ten róż. Chciałam Wam ten róż pokazać, bo to jest taki sam praktycznie róż, jak ja mam w trenczu, takim właśnie z ekoskóry różowym też. No, a w Zarze mamy takie ramoneski. Także pokazuję Wam teraz szybko jeszcze metkę, no bo tutaj nie ma o czym gadać. No słuchajcie, widzicie, srebrne wykończenia, tak, i zaczynam gadać, nie? Widzicie po prostu, jak wygląda z tyłu, z przodu, z boku i tak dalej. Także zobaczmy szybko jeszcze metkę. Okej, okay, i jeszcze tutaj, tak jak powiedziałam, metka, ona kosztuje 200 zł. No i mamy tutaj poliuretan, poliester, coś z bawełny, nawet jest 14%. I tutaj macie sizing.
I to by było na tyle. Mam nadzieję, że fajnie spędziłyście ze mną czas dzisiaj. Ciekawa jestem, czy wam się podobały te rzeczy, bo powiem wam, że mi się w większości podobało dzisiaj to, co mierzyłam. Sporo sobie rzeczy dodałam do wishlisty. Fajne są. Fajna jest ta nowa część kolekcji wiosennej Zary. Jak wiadomo, to jest fast fashion. Tutaj te kolekcje dochodzą nowe rzeczy cały czas, cały czas. Dlatego robię takie update'y po prostu przymierzalniowe tam co miesiąc, powiedzmy, co 3 tygodnie, co miesiąc, żebyście mogły zobaczyć, co tam nowego. Także, jeżeli wam się podobało, zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!